Jesteś. Jestem i znikam. Idę się przespać przed biurem. Nie. Zostaniesz tu. Mam z tobą do pomówienia. Ach, lecę z nóg. Wierzę. No dziewczo. Proszę się iść ubrać. Mela do gam. Nie ma gdzie tu czarnej kawy w tym zakładzie? Nie ma, mój panie. Gdzie byłeś? A? Gdzie byłeś do tej pory? O, gdybym mamci powiedział, to bym mamcia tak skakała. O. Najlepiej więc nie pytać. Jestem matką. No, właśnie dlatego. Muszę wiedzieć, na czym trawisz czas i zdrowie. Widzi mamcia, co mam pod nosem? Wąsy, a nie mleko. Jak ty wyglądasz? A? Jesteś zielony. A, to modny kolor. Mamcia kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? No, jeszcze gorszych biorą. Nie ma czarnej kawy w tym zakładzie? Nie rażaj się inaczej. Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie kokocic? No, takie dobre towarzystwo jak i inne. A potem, co mamcia wydziwia na kokotki? Niby to i u nas nie ma kokot w kamienicy. Sama mamcia wynajmowała tej z pierwszego piętra. Ale jej się nie kłaniam. Ale pieniążki za czynsz mamcia bierze od niej, że... Przepraszam, ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę. A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę. Ach, no no. A ja idę spać. Czy ty się przestaniesz lampartować? Żamę. Ja długów płacić nie będę? A, to już o tym później. Zbyszko. Zbyszko, na tym cię mlekiem swym karmiła, żebyś nasze uczciwe i szanowane nazwisko po kawiarniach i spelunkach włóczył. Było mnie chować mączką Nestle. Tak. Podobno doskonała. No już nie martwiuchmy się, pani Dulska. Ale co mamcia chce, żebym ja tu z wami w domu robił? Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie sopki. Ciężkie czasy nie ma na przyjęcia. Ach, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia? Myśl. O, to wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie się jeszcze kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. O, właśnie, właśnie, właśnie. Więc ja też myk z domu, bo w domu właściwie cmentarz. A czego? Myśli swobodnej, szerokiej myśli. No to więc do kawiarni, do... Tak, tak, do... Co mam cię może wiedzieć, którymi to drogami chadza ludzka myśl? Nawet takiego jak ja kołtuna. Jesteś głupi. Ty i twój ojciec to jedna dusza. On na co dzień w kawiarni, przepraszam, on co dzień w kawiarni, a ty Bóg wie gdzie. O, dzień dobry ojcu. No wreszcie. Dziś fasujesz i odbierasz wypłatę. A ty uważaj, żebyś się nie zgubił. Zbyszko, daj ojcu cygaro znad pieca.